szczyty unboxingu będzie Leon o smaku jabłka, markwi i maliny. Więc tak, w temacie firma jest to Hortex. Informacja, że jest w 100% z owoców i marchewek. Że mamy szukać środku naklejek, to sobie sprawdzimy. Że jest bez dodatku cukru, skład produktu, wartość odżywczą, kod kreskowy. Informacja, że w środku znajduje się litr produktu. Tutaj jest suwak, żeby zdjąć etykietę, jakby wam się nie podobała. No człowiek, tutaj macie daty końca świata. Więc tak, teraz już przechodzi do otworzenia. I nalania produktu. Tak jak widać, prezentuje się produkt po laniu. Więc teraz już przechodzi do przetestowania produktu. Na początku było po piciu, czuć marchewkę, potem malina, a na końcu czuć taki smak jabłka. Najbardziej wyczuwalny jest smak marchewki. Więc tak, tutaj macie cenę, a jest to 3,23. A człowiek, tutaj macie plusy, a do plusów uważa się to, że jest ciekawy w smaku. A człowiek, tutaj macie minusy, a do minusów uważa się to, że odbija się po wypiciu. Więc tak, teraz możemy przychodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 6/10. Jak mówiłem, pod koniec sobie sprawdzimy, czy jest naklejka. Gdzie ona jest? Tak jak się prezentuje naklejka, znalazłem ją pod etykietą. Jest ona podobna do naklejek z Kubusia. I na dziś to koniec i pa pa!